Witajcie moi drodzy, wtorek, godzina 14, jesteśmy na lotnisku Modlin, za chwilę zaczyna się drugi wylot z trzech wylotów związanych z produkcją naszego i mojego i Dobromira reportażu. Tym razem moi drodzy, żeby nie zgubić się w Brukseli, nie zgubić się we flakach potwora Lewiatana unijnego, wziąłem ze sobą przewodnik, najlepszy możliwy przewodnik, jaki można sobie wyobrazić. Wprawdzie jest napisany, został on jakieś tam, nie wiem, 70 czy 80 lat temu, ale przeczytałem już tam 20-30 stron, wydaje się, że jest całkiem aktualny. Link do tego, skąd możecie go pobrać za darmo albo za jakąś małą opłatą, będzie w opisie tego filmu. I wiecie co, spędziłem miniony weekend, bo wróciłem w piątek, dzisiaj jest wtorek, przez resztę piątku, sobotę, niedzielę i kawałek poniedziałku spędziłem ten czas na montowaniu materiałów, które kręciłem w ostatnim tygodniu w Strasburgu, wiedząc, że do Strasburga już nie wrócimy, więc trzeba jak najwięcej z tego materiału wyciągnąć teraz, przed wyjazdem do Brukseli, żeby móc wiedzieć, czy są jakieś brakujące, wiecie, elementy, które ewentualnie w Brukseli mógłbym dokręcić. Teraz ponoć ma być trochę więcej czasu. Dobromir tak mówił, że w tym tygodniu w Brukseli będziemy mieli trochę więcej czasu, żeby sobie połazić, pogadać, ponagrywać jakieś historie. W Strasburgu, tam gdzie są obrady, był troszeczkę bardziej zajęty. Dostałem wczoraj od niego SMS-a, że ponoć jakaś chryja była na komisji w Brukseli, bo on wczoraj przez chwilę był w Brukseli. No dobra, ale to musiałbym być tam cały czas. No nie da się takich rzeczy niestety na bieżąco złapać w 100%. Tak więc pamiętacie, jak wylatywałem do Strasburga, to nie byłem pewny tak naprawdę, co poza jakimiś założeniami będziemy realizować. Teraz popatrzyłem na ten materiał, przeszedłem przez niego i zaczynają się rzeczy już bardzo fajnie krystalizować. Strasburg to jest miejsce, gdzie są głosowania. Tak więc tam bardzo duży nacisk położyliśmy na to, jaką drogę przechodzi te dokumenty głosowania, listy do głosowania, jak powstają i tak dalej. I przede wszystkim zobaczycie to, w jaki sposób to wszystko kończy, ponieważ ten gigantyczny wysiłek potrzebny do przygotowania tych list, no teoretycznie klimaks powinien być podczas głosowania, ostatecznego aktu, prawda, tego exercise of democracy, kiedy 750 iluś tam parlamentarzystów podnosi ręce, głosuje za, przeciw i tak dalej. Więc to też jest dosyć ciekawa lekcja, co tak naprawdę, jak naprawdę ta demokracja parlamentarna wygląda. Teraz jesteśmy w Brukseli, za chwilę będziemy w Brukseli, gdzie są biura, są korytarze, jest biurokracja, właśnie dlatego wziąłem przewodnik, gdzie nie jest już tak demokratycznie, ale ponoć ładniejsze są budynki. W tych pięknych wnętrzach będę męczył Dobromira o różne rzeczy, które sobie gdzieś tam spisałem na różnych kartkach, oglądając materiały przez ten weekend. Złożyłem wszystkie wypowiedzi, które nagraliśmy w ubiegłym tygodniu obok siebie. Zsynchronizowałem mikrofony, takie rzeczy. I wyszło godzina 20 takich właśnie gadek do kamery, do mnie. Tylko wypowiedzi. Bez jakichś establishingów, bez ozdobień i tak dalej, i tak dalej. Dużo. Podobnie jak tydzień temu, mniej więcej wiem, po co lecę do Brukseli, ale już mam w głowie, w pamięci podręcznej wszystko to, co nakręciliśmy w Strasburgu, więc nie lecę na taką zupełną pałę, jak to było w zeszłym tygodniu, więc czuję, że troszeczkę mocniej stoję na ziemi, więc będzie ciekawie. Wracam w piątek o północy do Polski, a w sobotę rano uciekam od razu na event Zdobywaj Niezdobyte, zdaje się, tak ten festiwal się nazywa, gdzie będę przez sobotę i niedzielę. Zupełnie to nie ma związku z tym filmem, ale po prostu, nie wiem, będę miał chyba 5 godzin na to, żeby naładować baterię. Dzisiaj długo czekam na samolot, bo tak się ułożyły busy. W piątek też cały dzień będę wracał do Polski i wyląduję dopiero o północy na Okęciu. Uświadomiłem sobie, że ten materiał, który teraz powstaje, to będzie pierwsza w historii produkcja agentowa, która będzie miała dopisek współfinansowaną ze środków unijnych. I teraz pytanie, to jest RICZ czy nie jest to RICZ? Innymi słowy, dostaję pieniądze z Unii Europejskiej za pośrednictwem biura Dobromira Sośnierza, który zadzwonił do mnie i powiedział: hej, zróbmy reportaż, mam pomysł, połazimy po korytarzach, pokażę ci miejsca, których nie pokażę ci tam Legutko czy Zdrojewski, czy Róża Thun, prawda? Pokażę ci takie miejsca, pogadamy o tym, pokażemy je ludziom w tym reportażu i będzie to jak najbardziej wolnościowy reportaż. Super, nie? Fantastyczna historia, fantastyczna propozycja. Uważam, że ten reportaż, przejrzałem już materiały, wydaje mi się, że ma szansę być naprawdę fajny. Wiecie, to będzie krótkie, to będzie 20-30 minut, tak mniej więcej, tak celuję.
Ale tak, a tu agent Tomasz, a tu logo Unii Europejskiej. Siedzi mi to gdzieś w głowie i wydaje mi się, że to byłoby fantastyczne w ogóle, gdyby było więcej takich reportaży. Naprawdę, wiecie, dopóki mam kontrolę nad treścią, nie? Dopóki decyduję o tym, co tam będzie, a mam wrażenie, że ludzie, którzy słuchają mojego podcastu od 2010 roku, albo nawet od zeszłego roku, bo to się akurat dużo nie zmieniło, doskonale wiedzą, jakie mam podejście i jaki będzie wydźwięk tego materiału. Skoro Unia chce zaryzykować i przykleić tam swoją naklejkę, okej, czemu nie? Fajną rzecz zrobiliśmy w Strasburgu, nie wiedząc autentycznie, że robimy coś ciekawego z Dobromirem. Jak łaziliśmy po tych budynkach i korytarzach, to zauważyliśmy taką prostą rzecz, że każdy budynek ma swojego patrona. Winston Churchill jest patronem jednego budynku, Václav Havel jest innego budynku. Tam jest kilka budynków, które mają patronów, których ja nie znam za bardzo. Albo coś tam wiem, że był, nie wiem, ktoś premierem Francji, czy coś takiego. A oprócz tego nie jestem w stanie o nich nic powiedzieć. No przynajmniej nie tyle, co o Havlu czy Churchillu. I to jest fajne, że chodzimy po tych korytarzach. Ja pytam Dobromira, co to są za ludzie. On zawsze tam parę zdań opowiada. I teraz sobie właśnie uświadomiłem, że przecież puentą tego wszystkiego może być manifest Sven Totene, prawda? Kojarzycie sprawę. Ponieważ Altiero Spinelli jest patronem głównego budynku przy wejściu do Unii, do parlamentu w Brukseli. To jest fantastyczna historia i to może być puenta, znaczy gdzieś podejrzewam, że to jest puenta jednego z wątków. Nie? To czym jest manifest Sven Totene, jakie tam są założenia. Oczywiście, żeby było jasne, to nie jest tak, że my robimy reportaż, który będzie o wszystkim. No nie? W każdym aspekcie, o wszystkim, do czego wolnościowiec mógłby się przyczepić. My tam pokazujemy bardziej drogę legislacji i tego, jak wygląda, jaki jest wizerunek pracy europosła w tej, nazwijmy to, no, duże słowo nadużywane, propagandzie, i jak to wygląda tak naprawdę. Jaki jest rozdźwięk, jaki jest rozszczep, jak to wygląda, na ile to jest demokratyczne w ogóle miejsce, jak wyglądają te procesy. I chyba wydaje mi się, że to jest punkt odniesienia, ale Altiero Spinelli jako patron głównego budynku jest bynajmniej nieprzypadkowa historia. I fajnie, że oglądaliśmy tych patronów, bo teraz mamy materiał. No gdybyśmy teraz na to wpadli, wiecie o co chodzi, gdybyśmy teraz na to wpadli w Brukseli, o fajnie byłoby pokazać patronów budynków, bo mamy Altiero Spinelliego, o którym koniecznie trzeba wspomnieć. Gdybyśmy teraz na to wpadli, to bylibyśmy już w ciężkiej, nieprzymuszonej, ponieważ no już nie wrócimy do Strasburga. No już nie. A tak mamy te ujęcia. Z czego się bardzo cieszę.